Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Dzisiaj opowiem kilka słów o komiksie Binio Bill autorstwa Jerzego Wróblewskiego. Czyli witam w kolejnym odcinku Komiksy ze Strefy. Jak to cały ten cykl, omawiam w nim komiksy, które zostały mi udostępnione przez sklep komiksowy Strefa Komiksów w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Gazowniczej. Mi te komiksy zostały udostępnione w celach recenzenckich. Możecie je sobie później spokojnie tam kupić. To jest tak. Wydawnictwo Kultury Gniewu. Potężny integral. Duży komiks. Twarda oprawa. Grube. Bardzo fajna, klimatyczna okładka. Co on zawiera? Zawiera w zasadzie przedruki wszystkich historii, które zostały stworzone przez Binio Billa. Przez właśnie Jerzego Wróblewskiego, czyli twórcę postaci. Któż to jest Binio Bill? Wielu z Was kojarzy, może się wydać bardzo, części może się wydawać wręcz bardzo, bardzo podobny do Lucky Luke'a. Ale to jest Polak, przynajmniej według autora komiksu, czyli Zbigniew Bilecki. Jako że nikt w Stanach Zjednoczonych na Dzikim Zachodzie nie byłby w stanie zbyt poprawnie wymawiać jego nazwiska, to po prostu skrócił to do formuły Binio Bill. I mamy tutaj właśnie kilka opowiadań, kilka historii, m.in. Rio Clavo, Na szlaku bezprawia, 100 karabinów i tak dalej. Powiem tak, ja w dzieciństwie czytałem Binio Billa, a dokładniej to jedną opowieść, czyli Kręci film i leci w kosmos. I ta opowieść mi się strasznie podobała. Natomiast inne, które czytałem gdzieś, być może czytałem gdzieś, mi mignęły, ale nie zapadły mi w pamięć. Co ja mogę teraz powiedzieć o nich? Czytaje się bardzo fajnie. Oczywiście ta historia, którą zapamiętałem z dzieciństwa, po prostu jest przez oczy nostalgii, przez nostalgię jest całkowicie dla mnie piękna, wręcz perfekcyjna. Natomiast pozostałe są bardzo przyjemną lekturą. Są komiksy wybitne, są komiksy trudne, ciężkie, poruszające bardzo ważkie tematy społeczne. Są komiksy naszpikowane akcją, są komiksy trudne, które wymagają głębszej analizy, która powoduje, że człowiek zastanawia, musi analizować, przeczytać ponownie. Ale też wśród tych dobrych komiksów są opowieści lekkie, łatwe i przyjemne. Gdyż nie każda historia, nie każdy komiks musi nas zmuszać do jakichś gigantycznych refleksji. Nie każdy komiks musi mieć trzecie, czwarte, piąte dno i tak dalej. Nie, po prostu niektóre opowieści mają służyć temu, żebyśmy miło i przyjemnie spędzili czas. I właśnie to jest taka opowieść. To są takie komiksy, takie historie. Lekko, łatwo, przyjemnie, ale najważniejsze, przyjemnie. Spędza się miło ten czas, można sobie poczytać, każdy może znaleźć coś dla siebie, bohaterowie są sympatyczni, rysunek jest bardzo ładny, klarowny. Po prostu tylko się bawić. Ja jestem zadowolony, że przeczytałem ten komiks. Mi on się podoba i jestem w stanie go polecić prawie każdemu, bo to jest komiks, który nie ma jakichś ograniczeń wiekowych. No chyba, że ktoś bardzo, bardzo nie lubi westernów. No to wtedy, się odbije, bo to jest western. No. Bazuje na westernie. Nasz główny bohater jest szeryfem w Rio Clavo, więc jeżeli ktoś wybitnie nie cierpi stylistyki westernu i w ogóle jej nie czai, i w ogóle do niego nie przemawia, no to no będzie miał problem. Oczywiście oprócz bardzo fajnego wydania w postaci zebrania tych wszystkich komiksów w jedno, mamy też materiały dodatkowe, które nam przybliżają troszeczkę genezę powstania tej postaci, jak on był drukowany w dawnych czasach, kilka szkiców, listów, jak to się tworzyło, plus grafiki alternatywne. Naprawdę fajna lektura. Ja ze swojej strony polecam. Jest to naprawdę przyjemny komiks. Jeżeli jesteś fanem Binio Billa, lubisz tego typu klimaty, to jak najbardziej możesz sobie ten komiks przeczytać, kupić. Jak uważasz, że lubisz tego typu rzeczy, wydanie jest naprawdę porządne. Ja zachęcam do odwiedzenia sklepu komiksowego Strefa Komiksu. Mam tam bardzo duży wybór różnych komiksów. Od właśnie takich polskich klasyków, przez superbohaterów, poprzez mangę. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Jest w czym wybierać. Z mojej strony to by było tyle.
Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.